Cześć, miło Was widzieć. Dziś zaparzymy sobie Chemex, czyli urządzenie, które doczekało się również miejsca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Żeby zaparzyć taki Chemex, cóż nam będzie potrzebne? Waga? Młynek. Oczywiście młynek musi być żarnowy, może być ręczny, może być również elektryczny, czyli automatyczny, dzięki któremu ta praca oczywiście będzie łatwiejsza. Potrzebujemy na pewno filtr do Chemexa. On charakteryzuje się dosyć dużą grubością. Dzięki temu sam napar jest delikatny i klarowny. To oczywiście zobaczycie za chwilę. Potrzebujemy oczywiście jeszcze czajnika. Najlepiej z taką delikatną i cienką wylewką. Dzięki czemu bardzo dobrze będziemy mogli zadozować wodę i pójdzie nam to sprawniej. Co jeszcze potrzebujemy? Na pewno kubka, do którego później przelejemy naszą kawę. Ale zaczniemy jednak od kawy. Do Chemexa, do zaparzania Chemexa polecam oczywiście kawy z segmentu kaw speciality, czyli kawy jasno wypalone. Oczywiście każde inne również w Chemexie można próbować zaparzać, natomiast te będą na pewno sprawdzały się idealnie. Zaczniemy jednak od przelania papierowego filtra gorącą wodą. Po co? Po to, by pozbyć się tego aromatu papierowego, który jest bardzo charakterystyczny właśnie dla filtrów papierowych. Ilość wody około 100-200 ml powinna nam w zupełności wystarczyć, by cały ten filtr solidnie przelać. Czekamy, aż woda przeleje się i odlewamy ją. Teraz będziemy musieli zważyć sobie odpowiednią ilość kawy, którą będziemy zaparzali, a właściwie ziarna. Dziś będę zaparzał 500 ml kawy w Chemexie, w związku z tym potrzebuję 30 g ziarna. Prosta proporcja, 6 g na 100 ml. Będę używał dzisiaj kawy w roaster z naszej palarni, z linii kaw speciality. Tutaj dzisiaj będę używał kawy z Indonezji, natomiast sprawdzajcie, szukajcie, bo te kawy u nas bardzo często się zmieniają, więc ciekawe, cóż Wy natraficie, jaką kawę znajdziecie, kiedy będziecie chcieli ją sobie kupić. Dokładnie 30 g. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zmielić to nasze ziarno. Kawę mamy zmieloną, nie pozostaje nam nic innego, jak wsypać ją do środka filtra. Młynek jest już nam niepotrzebny. Warto ułożyć, potrząsnąć lekko urządzeniem, czyli Chemexem, żeby ułożyć równomiernie tę kawę. Dzięki temu wyciągniemy z niej dużo bardziej równomierny aromat. Włączamy sobie, a właściwie tarujemy teraz wagę, żeby ją wyzerować. Za chwileczkę, kiedy zacznę pierwszą porcję zalania wody, musimy pamiętać o tym, żeby włączyć również stoper. Ten stoper pokaże nam, jak długo zaparzamy tę kawę. Taki Chemex około 500 ml powinniśmy zaparzać między 3,5-4,5 mniej więcej minuty. Pierwsza część zalania wody to jest około 50-70 gramów czy mililitrów gorącej wody w temperaturze między 90 a 93-4 stopnie. Włączam od razu stoper i czekam po tym zalaniu około 30 sekund. To jest czas tak zwanej preinfuzji, gdzie kawa będzie się rozwijać, będą te nasze aromaty dużo lepiej się uwalniać, a te aromaty, które znajdziemy w kawie z Indonezji, to melasa i skórka pomarańczowa. Delikatnym, cienkim strumieniem staramy się pokryć całą kawę równomiernie. Można od razu delikatnie również potrząsnąć Chemexem, by rozprowadzić tę wodę po całej powierzchni. Czekamy około 30 sekund. Kolejne porcje wody za chwileczkę będziemy dolewać. Dzielimy je mniej więcej na 3-4 części, każdą około 100-150 ml. Staramy się, by te ruchy wyglądały trochę
jak takie zawiasy, jak taki domek ślimaka. Staramy się od środka na zewnątrz i później od zewnątrz do środka tym strumieniem poruszać. Staramy się również nie lać po filtrze, bo wtedy ta woda przepłynie zamiast przez kawę właśnie przez niego. Co za tym idzie, nie wyciągniemy tyle aromatu i tyle smaku z naszej kawy. Nie dopuszczamy również, żeby cała woda przelała się przez kawę. Kiedy widzimy, że jest już jej końcówka, dolewamy kolejną porcję. Po kolejnym zalaniu również delikatnie możemy zamieszać naszym kemeksem. Możecie również to zrobić szpatułką, możecie również to zrobić łyżeczką. Natomiast pamiętajcie, gdy będziecie to robić łyżeczką, żeby nie robić tego bardzo intensywnie, żeby nie przerwać również filtra. Kolejna partia wody ląduje na naszej kawie. Kiedy przedostatnia partia już przesączyła nam się prawie cała, dolewamy ostatnią partię, czyli do 500 ml. Wtedy czeka nas ostatni moment na to, żeby całkowicie przelała nam się woda przez naszą zmieloną kawę. Jeżeli chodzi o grubość zmielenia tej kawy, chciałbym, żebyście dostosowali ją oczywiście pod swoje preferencje. Im ona będzie cieńsza, tym będzie dłużej się zaparzać kemeks, będzie intensywniejszy. Natomiast wyjść musicie z grubości mniej więcej takiego grubego pieprzu albo soli gruboziarnistej, czyli bardzo mocne czy bardzo duże cząstki tej kawy. W porównaniu do zmielenia do dripa czy do aeropresu, gdzie te cząstki przypominają nam bardziej sól czy cukier, tutaj w kemeksie ta grubość zmielenia naprawdę musi być duża. Ostatnie mililitry naszej wody przesączają się przez kawę. W związku z tym kończymy zaparzać nasz kemeks. Zwijamy filtr. Staramy się go nie wyciskać, żeby nie wyciągnąć zbyt dużej ilości goryczy, która jeszcze może w tych fusach tak naprawdę nam zostać. Wyrzucamy filtr. Polecam dać chwilę kemeksowi, by kawa ochłodziła się trochę. Jeżeli ona będzie nieco chłodniejsza, zobaczycie, że ona będzie również smaczniejsza, będzie delikatniejsza, bardziej przypominała nam będzie napar herbaciany, czy właśnie herbatę delikatną z cytryną. Nie pozostaje nic innego, jak wlać do ulubionego kubka i cieszyć się smakiem kawy zaparzonej w kemeksie. Na zdrowie!